Multiculti w Wielkiej Brytanii. Wiem, że to jest bardzo niebezpieczny temat i naprawdę boję się to nagrywać i mam nadzieję, że uda mi się uradzić wszystkich porówno, a nie tylko jedną stronę medalu. Dlatego zaczynajmy. Zanim przejdę do rzeczy muszę wam mniej więcej przybliżyć moje życie przed wyjazdem do Anglii, czyli wyjechałem do, 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 do Brighton dokładnie, kiedy miałem 21 lat. Przedtem yy, wychowałem się i uczyłem w Legionowie. To było, to było moje miasto. Jak skończyłem liceum, no to dojeżdżałem do pracy w Warszawie. I do wyjazdu do Wielkiej Brytanii nigdy nie byłem poza granicami kraju. Na palcach ręki, jednej może nawet, w sumie chyba nie skłamię się, powiem, na, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć czarnoskóre osoby, które widziałem w całym swoim życiu, aż do wyjazdu. E, nigdy nie spotkałem osoby homoseksualnej, ani nigdy nie spotkałem nikogo wyznającego inną religię niż e, katolicką albo ateistów. Więc żyłem sobie w takiej swojej bańce mniej więcej ludzi o tych samych poglądach, wyznaniach i e, kulturze. No i nagle, dobra, wsiadamy w ten autobus, nie polecam jazdy autobusem do Wielkiej Brytanii, serdecznie tego nie polecam. I jedziemy sobie tym autobusem, jedziemy, 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 bardzo długo. W końcu dojeżdżam do Londynu. No to wszyscy wy wyglądamy przez okno, obserwujemy jak tam ten Londyn się prezentuje, no pięknie jak na zachodzie. E, wiadomo jak w filmach piękne, um, piękna architektura, piękne historyczne, stare budowle. No i tak wyglądamy, obserwujemy te budynki i tak, tak, coś, coś, coś tu jest dziwnego w tym krajobrazie. Tak patrzę. Jakoś czarno. Z ręką na serce, bo mówię, nawet jednej białej osoby nie widzieliśmy przez jakiś odcinek trasy jadąc autobusem. Ja już nie wiem, jaka to była dzielnica Londynu, ale widać, że to była dzielnica przejęta przez jedną klasę. Później dojechaliśmy w końcu do centrum, no to się już mniej więcej towarzystwo wymieszało. Wychodzimy, przysiadamy się do autobusu do Brighton. No i Brighton, właśnie. Brighton. Pewnie niewielu z was wie cokolwiek o Brighton, albo w ogóle nigdy o tym mieście nie słyszało. No ja też nikt o nim nie słyszałem, zanim nie przyjechałem do niego. To, że akurat znalazłem się w Brighton, to był czysty przypadek i znajomości. Poczytałem mniej więcej o tym mieście, ale nie wiedziałem jednej konkretnej rzeczy. Nie wiedziałem, że to jest stolica homoseksualistów Europy. I co roku jest organizowany w Brighton Marsz Równości, największy w Europie. I flagą tego miasta jest tęcza. No ale dobra, ja nigdy nie byłem naprawdę, nigdy nie byłem ani homofobem, ani rasistą. Zawsze wyznawałem zasadę, żyj i dać żyć innym. No ale dobra, dojeżdżamy do Brighton, wychodzę, patrzę. Tęcza, tęcza, tęcza. Klub. Nazwa Bulldog. Bezdomni wszędzie. Pełno, pełno jakichś par homoseksualnych chodzących za rękę, przytulających się w parku. Wiele, wiele czarnych skórych osób. Widziałem też muzułmanów modlących się gdzieś tam w rogu. No, to naprawdę był skok na głęboką wodę. Od razu był taki, taki chlapnięcie, takie chlapnięcie w twarz. Taki, taki chlap. No i dobra, chciałoby się to jakoś tak po polsku od razu zrównać ziemię, z ziemią, powiedzieć, że multikulti, że koniec e, cywilizacji europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie myślałem, że takie, takie miasto nie miałoby prawa bytu, bo to są naprawdę ludzie z całego świata, z różnych kultur. E, to jest ogólnie studenckie miasto, więc tu możecie znaleźć każdego. Każdego. I wszyscy żyją w zgodzie. Mieszkałem w Brighton chyba ponad 5 lat i nigdy nie widziałem ani żadnych e, rasistowskich zapędów, wyzwisk. E, nic. Jest tam pełna tolerancja, stuprocentowa i każdy żyje ze sobą w zgodzie. Czyli można, można. Tak samo w mojej pracy. Trzy lesbijki, jednego transwestytę, dwóch gejów, czterech muzułmanów, e, trzech Polaków. I powiem tak. Dopóki swą wiedzę czerpie się z telewizji albo z jakichś, jakichś z źródeł, które narzucają wam pewien sposób myślenia, no to można albo być za homoseksualistami, albo przeciwko. Tak samo tym bardziej chodzi o muzułmanów, że można od razu wszystkich zrównać do terrorystów. No ale kiedy już jesteście w tej Wielkiej Brytanii i przebywacie przedstawicielem każdej z tych podgrup, no to nie da się, nie da się mieć klapek na oczach i zamkniętego jednego wyrobionego zdania, że wszyscy muzułmani są źli, wszyscy geje są źli, wszyscy geje to LGBT i narzucanie nam poglądów i niszczenie cywilizacji i tak dalej, jak niektórzy myślą. No nie da się, nie da się. Choćbyś nie wiem, jak bardzo chciał, no musisz przyznać, że nie każdy jest taki sam. Jeśli kiedyś pracowaliście z muzułmanami i poszliście do łazienki. I nagle zobaczyliście, że cała ściana jest ochlapana, i zastanowiliście się dlaczego, to ja już wiem. Gdy muzułmanie się modli, za każdym razem musi obmyć swoje ciało w pewnych punktach. Z tego co, dobrze, z tego, co pamiętam, a nie jestem już pewien, to chyba były łokcie, kolana, no i narządy płciowe. No i dlatego w zlewie oni tak się podmywali. Przez to, że się podmywali, to cała łazienka była ochlapana. No, to tak, jeśli was to kiedyś zastanawiało, bo mnie zastanawiało i się dowiedziałem. No, jeszcze wracając do tych muzułmanów. No, naprawdę spoko ludzie. Byli też oczywiście tacy, którzy mnie mocno irytowali, ale nie, to nie ze względu na swoje wyznanie, tylko po prostu ich osobowość była podła. Jeśli chodzi o osoby homoseksualne, no to tak samo pracowałem, tak jak pan powiedziałem, z różnymi typami homoseksualistów, czy to lesbijki, czy geje, czy transwestyci. No, naprawdę różne rodzaje do wyboru do koloru. I, I to też w większości byli bardzo fajni ludzie. No, nikt mi nie narzucał swoich poglądów. Normalnie można było z nimi porozmawiać. Nikt nie próbował wbrew pozorom mnie molestować. Tak, jak niektó niektórzy sobie lubią żartować, że w Anglii to lepiej przy ścianie chodzić plecami. No i naprawdę taka wolność wyznania, przynajmniej w Brighton, się sprawdza. I to jest bardzo kolorowe miejsce, bardzo naprawdę, bym powiedział. A ten cały Marsz Równości, który jest organizowany co roku, to jest jedna z największych imprez w całej Wielkiej Brytanii. E, przyjeżdżają tu tysiące osób z, z całego świata, nawet czasem. Cała impreza trwa 3 dni, ulice są zablokowane, ludzie tańczą, śpiewają, bawią się na ulicach. I mimo, że to jest para, parada ludności, to większość osób, które się tam bawią, w ogóle nie mają nic wspólnego z seksualizmem. Po prostu to jest dobra impreza i tyle. Sam się tam wiele razy bawiłem. Najlepsze, jak szedłem sobie miastem na początku i tak patrzę. Do tego w Polsce na pewno byście nie zobaczyli. Idę, idę, patrzę, lewa. Plakat na pół ściany. Faceci przytulający się na drugi, całujący się, trzeci, buldog, później kolejny jakiś klub gejowski, klub gejowski, klub gejowski, klub gejowski, co, co parę metrów. No naprawdę. I najlepsze było to, tego nigdy nie zapomnę, przy klubie gejowskim była taka wnęka i w tej wnęce <grym> jakiś muzułmanin się modlił zaraz do tego klubu gejowskiego. No i sobie pomyślałem, no nie no, to, to, tego, to tego w szkole nie uczą. Naprawdę jest ciekawe. No i najlepsze jest to, że w mojej pracy w ogóle um, ci muzułmanie normalnie pracowali, rozmawiali, śmieli się, wychodzili z homoseksualistami. To, jest, to się w ogóle w głowie nie mieści. Je, jeśli macie tylko opinię o, o muzułmanach z, z telewizji, bo wie, wiecie, no, to, tak jak ogólnie, no, to to jest grzech, i takich ludzi od razu powinno się palić według nich. Ale jak widać, jednak chyba nie, nie przez wszystkich. Więc oni mogą normalnie żyć wspólnie, pracować razem i się nie pozabijać, więc to jest interesujące. Jedyne co mnie denerwowało, to to, że przez religię muzułmanie mieli prawo na przykład w ciągu zmiany o jakieś tam konkretne godziny, mimo że był ogromny ruch i nikt nie powinien wychodzić na przerwę w tym czasie, no to oni. To mogli zrobić, bo pracodawca nie może im tego zabronić, że muszą się pójść pomodlić. No i to trwało z jakieś 15 minut zwykle. No i nagle, wyobraźcie sobie, jest ramadan. Ramadan to jest takie święto muzułmańskie, w którym um, to trwa chyba 40 dni, z tego co wiem. I muzułmanie nie mogą wtedy jeść od wschodu do zachodu słońca. Ani pić. Nie mogą ani pić wody, ani jeść. Nic. Zero. I dopiero i wtedy, kiedy o 21.30, bo to jest latem, o 21.30, kiedy słońce zachodzi, e, to wtedy wszyscy idą jednocześnie na przerwę i mają taką wielką ucztę i jedzą tak łapami. Bery, bery, bery. Trzeba pamiętać, w każdej kulturze, w każdym wyznaniu, w każdym kraju trafią się dzbany i normalni ludzie. Dopiero jak się wyjedzie do takiego miejsca jak Brighton, to można sobie zdać sprawę, że... Nie można generalizować wszystkich i wrzucać do jednego wora całego wyznania. Bo gdybyśmy gdyby tak wszyscy robili, no to my Polacy byśmy wrzuci, by, byli wrzuceni do jednego wora z, z tymi, którzy są złodziejami i pijakami. A nie każdy Polak to złodziej i pijak. Dobra, to na tyle. Dzisiaj przybliżyłem Wam mniej więcej, jak wyglądało moje pierwsze wrażenie w Wielkiej Brytanii, jak wygląda tutaj według mnie multikulti. Według mnie akurat tutaj działa w Polsce. Nie wiem, czy by to się sprawdziło i nie wiem, czy ogólnie na dłuższą metę słuszne jest takie mieszanie ludzi. Wiem, że dopóki wszyscy próbują się szanować i żyją w zgodzie, no to jest ok. Ale to lewacko brzmi. Nie jestem ani lewakiem, ani prawakiem. Pragnę znaczyć staram się zawsze być rozsądnym człowiekiem i patrzeć na wszystko z różnej perspektywy. I tego Wam też życzę. Jak chcecie mnie zobaczyć prawie codziennie, no to wpadajcie na mojego Twitcha, tu jest link i na dole też będzie link w opisie tam streamuję gry no i sobie możemy pogadać też o różnych rzeczach jak chcecie subskrybujcie też mój kanał postarajcie się nie zostawiać zbyt wielu łapek w górę bo znaczy w górę <grych> w górę to dużo ale w dół nie, zbyt wielu nie zostawiajcie bo będzie mi smutno no to na tyle następne filmiki chyba będą w środę i w niedzielę jeszcze potwierdzę ale tak mi się wydaje w niedzielę na pewno w środę zobaczymy jeśli będzie coś konkretnego do nagrania to nagram e, więc dzisiaj kończy się na moje codzienne nagrywanie Chciałem sprawdzić samego siebie, czy dam radę wytrwać. No i dałem radę. Wczoraj tak trochę oszukałem system, bo nie nagrałem normalnego odcinka, ale nagrałem live'a. Możecie sobie go zobaczyć. Jest tutaj. No, to dzięki za uwagę. Na razie, trzymajcie się ciepło. Pa pa.